założenie się nie modli, ale włóżmy modlitwę w jego usta. On by pewnie się pomodlił tak. Panie Boże, jeśli jesteś, no to twoja sprawa, nie? Umówmy się, ty nie wtrącasz się do mojego życia, ja nie wtrącam się do twojego życia. Aha, dobra? Rozdział wielki. Ten, gdyby się modlił, gdyby się modli przecież, nie? I ten mówi tak, Panie Boże, ty masz niesamowitą moc. No jesteś Panem Wszechświata. Ja mam genialny pomysł. Słuchaj, co chcesz? W zamian za tę moc. Razem, wiesz, jaką starę wybijemy? Wiesz, jak będzie genialnie? Wiesz, jakie rzeczy się będą dziać, nie? Panie Boże, daj mi swoją moc, ja ci dam moje pomysły. Powiesz, powiedz, co tych pomysłów trochę brakuje. Ale jak ja ci dorzucę, to twoją pomysłę, słuchaj, jesteśmy, wiesz, no. Tylko powiedz, ile ci mam zapłacić. Litanie Najświętszego Serca? Przez cały czerwiec? No dobra, nie będzie, nie? No może, no to może jeszcze jakieś tam inne? Tych monet tam nazbieramy. A jak bym się modlił się tak? Jak sądzicie? Co myślicie? Nie moja roczna wola. Bądź wola twoja, Ojcze. Nie moja, ale twoja wola niech się stanie. Chcę, jak ty chcesz. Nie dlatego, że jestem niewolnikiem, tylko dlatego, że wiem, że to, co ty chcesz, jest najlepsze. Ty masz najlepsze pomysły i ty masz moc. I ja chcę wejść w tę twoją płaszczyznę, w tę rzeczywistość. Co jeszcze istotnego by było? Aha, jeszcze tak. Jeszcze możesz postać? Znaczy, bo o tobie już nie będę mówić, ale ty postój. Otóż, moi drodzy, gdybyśmy tak wzięli na przykład, bo tutaj jest ogromna taka rozpiętość między tymi ludźmi. Bo to może być człowiek, który mówi o sobie, jestem wierzący, ale nie praktykujący. To jest bzdurą z założenia, no ale załóżmy, ta jego praktyka ogranicza się, że jakiś ślub w rodzinie, to nawet do kościoła pójdziesz, tam to w kościołem postoi, a tam na chwilę do kościoła wejdzie, nie? No tak, no, coś w sali pomodlić, nie? No, na czym ta lampę zapali, bo jednak wierzy, że tam, no to może ta babcia żyje jeszcze gdzieś w tej drugiej rzeczywistości. To może być nawet taka sytuacja. Ale to może być taka, ja jestem wierzący. Ja zawsze jestem na rezurekcji i zawsze chodzę na serce. Tylko się dziwię, że tak do tego kościoła pójdę, to ciągle śpiewają albo wśród nocnej ciszy, albo wysoki na pięćdziesiąt. Ale to może być również człowiek, który modli się bardzo dużo. Jest szeptuchą, tylko że tam pojęcie księdza Arka. Modli się bardzo wiele. Od rana do wieczora modli się i modli się i modli się, bo ciągle ma interesy do Pana Boga. Daj mi, 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 daj mi. Tato modlitwa, Ojcze Nasz, Różaniec, Koronkę, Dobrosierdzia, Litanie, inne modlitewki. Wszystkie można byłoby zamienić w jedno słowo. Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, spraw, 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 nie dopuść, nie dopuść, nie dopuść, daj mi, daj mi, daj mi. Tak by to wyglądało od rana. A ten człowiek? A człowiek dużo w takim razie może nawet mniej czasu poświęcić na modlitwie niż ten ostatni, o którym mówiłam. Ale gdy zatrzyma się przy Panu Bogu, gdy powie, teraz jest czas na nasze spotkanie, teraz umawiam się z Tobą jak z sąsiadką na kawę, jak z przyjacielem na piwo, jak biznesmenem na omówienie ważnych spraw. Teraz jest czas, od 17:00 do 17:30 tylko i wyłącznie do Ciebie. I choćby się waliło i waliło, tak jest w kalendarzyku napisane. I on sobie z Panem Bogiem szczerze pogada. I Pismo Święte otworzy, i będzie go uwielbiał, i będzie mu dziękował, i będzie mówił, ty jesteś niesamowity, że ty dzisiaj załatwiłeś tę sprawę w taki i taki sposób. Albo że ty dzisiaj mi tak się objawiłeś, albo że takie światło miało się od ciebie. Tu będzie osobista relacja. Dlatego nawet tak dużo tego czasu nie potrzeba. Ale jest na konkretny czas umówiony, rzeczywiście, sprawdzimy. No dobra, na razie.